Dzień dobry, Adam Pachura, witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest Robert Jagła, prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, a zarazem poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej. Witam Pana. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, panie prezesie, zanim przejdziemy do polityki, chciałbym z Panem porozmawiać na temat Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Proszę mi powiedzieć, czym się zajmuje ten fundusz? Panie redaktorze, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego to instytucja, która wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomagamy poprzez szkolenia, poprzez nisko oprocentowane pożyczki. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego powstał na bazie restrukturyzacji kopalń w Wałbrzychu. 23 lata temu, wtedy kiedy po prostu trudna sytuacja dopadła górników, wtedy taka decyzja rządowa zapadła i powstała fundacja, która wspierała właśnie tych górników, którzy postanowili te pieniądze, które otrzymali, zainwestować w swoją działalność gospodarczą. I od tego czasu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego pożycza pieniądze. Pieniądze wcześniej rządowe, wojewódzkie, w tej chwili unijne, generalnie też mamy swoje pieniądze. Pożyczamy jako nisko oprocentowane pożyczki. Są to pożyczki, fundacja jest instytucją działającą non-profit. Jakie to są kwoty i jakie to jest oprocentowanie? Tak, pożyczamy od złotówki symbolicznej, maksymalnie możemy pożyczyć do 1 000 000 zł, ale to też wszystko w zależności od programu, który w danym momencie obsługujemy. Jeżeli rozpoczynam działalność gospodarczą, przyjdę do Państwa z biznesplanem, otrzymam taką pożyczkę? Tak, dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, mamy taki program, który się nazywa program Jeremy. Jest to program z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska. Na bazie tego programu właśnie my możemy pożyczyć maksymalnie do 1 000 000 zł. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, zakończyliśmy ostatnią, 7. edycję pożyczania pieniędzy na inwestycje. Generalnie wszystkie te pożyczki są pożyczkami inwestycyjnymi dla tych, którzy potrzebują rozwijać swoją firmę. Ale trzeba mieć jakieś zabezpieczenia. Oczywiście. Każda pożyczka, każdy kredyt potrzebuje zabezpieczeń. I tutaj zacznijmy od początku tak naprawdę, bo nie odpowiedziałem na pytanie do końca, to pierwsze. Po pierwsze, są to niskoprocentowane pożyczki. Na 2% w skali roku pożyczka, jeżeli chodzi o Jeremiego. Maksymalny okres spłacania kredytu, pożyczki, to 5 lat. Można uzyskać również półroczną karencję, to znaczy płacimy tylko odsetki, nie spłacamy raty kapitałowej. I teraz zabezpieczenia. Różne formy zabezpieczeń są możliwe, poprzez żeranta, poprzez hipotekę, poprzez zabezpieczenie na majątku danym, który kupujemy, patrz na przykład samochód, może być również częścią zabezpieczenia tej pożyczki. A czym dysponuje jeszcze fundusz? Fundusz Regionu Wałbrzyskiego również prowadzi program rządowy w tej chwili. Pierwszy biznes, wsparcie w starcie. To jest program, na bazie którego propozycja jest skierowana do młodych ludzi. Do tych ludzi, którzy skończyli szkoły średnie i nie minęło więcej niż 4 lata, jeżeli chodzi o ukończenie szkoły średniej i też wszystkich tych, którzy skończyli szkołę wyższą i też nie minęły 4 lata od ukończenia szkoły. Warunek następny to trzeba nie prowadzić działalności gospodarczej, czyli to będzie pierwszy biznes dla danej osoby, czyli zakłada po raz pierwszy w życiu swoją działalność gospodarczą. Jaką kwotę maksymalnie można pożyczyć u Państwa? To są pieniądze akurat na wspieranie i rozwój przedsiębiorstwa na początek, więc maksymalnie kwota jest do 80 tysięcy, w zależności od średniej płacy krajowej, ale od 74 do 81 tysięcy się waha w zależności od kwartału. Tutaj jest dłuższy okres spłaty, bo 7 lat spłacamy, możemy spłacać 7 lat i tu też może być okres karencji jeszcze do tego roczny. No i ważnym jest teraz oprocentowanie, bo oprocentowanie to jest 0,44% w skali roku. Czyli tak naprawdę to jest minimalne oprocentowanie, warto korzystać. I Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przez ostatnie 6 miesięcy pożyczył 6 milionów, chociaż ta pożyczka była na 2 lata, udało nam się pożyczyć w szybkim tempie, bo w 6 miesięcy kwotę 6 milionów do 90 otrzymało ją 90 młodych przedsiębiorców. Czyli tak naprawdę Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wsparł 90 małych, nowych przedsiębiorstw. A w ramach tego programu Jeremy ile udzieliliście kredytów? W ramach Jeremiego pożyczyliśmy w ciągu ostatnich 5 lat 113 milionów. Tutaj pożyczyliśmy 939 przedsiębiorcom pieniążki. To dużo czy mało? Jeżeli chodzi o, patrząc na skalę, to dużo. Na 445 milionów złotych, które były na Dolnym Śląsku,
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował 1/4 tych pieniędzy na 17 istniejących funduszy, które zajmują się pożyczaniem pieniędzy unijnych. Ale jak można powiedzieć, Wałbrzych i cały region dynamicznie się rozwija? Czy jest jakaś stagnacja? Powiem tak, patrząc na to, co się dzieje, uważam, że bardzo mocno się rozwija. Patrząc też na wnioski, które jeszcze są w oczekiwaniu, a zakończyliśmy dzisiaj projekt, w dniu dzisiejszym podpisaliśmy ostatnią umowę i czekamy na następne ogłoszenie przetargu na pieniądze przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I teraz około 1,5 miliona oczekujących, tak, 1,5 miliona złotych jest oczekujących wniosków, na, jeżeli chodzi o Jeremiego. I z tego, co się orientuję, podobna sytuacja jest w wielu funduszach, które są na Dolnym Śląsku. Czyli przedsiębiorcy dzisiaj nauczyli się, już wiedzą o tym, że warto korzystać z tych pieniędzy, bo po pierwsze są tanie, łatwe w obsłudze, nie potrzeba dużo biurokracji, no nie jesteśmy bankami. My jesteśmy instytucją, która działa, która wspiera przedsiębiorców. Jesteśmy po to, żeby pomagać. Dzisiaj na konferencji prasowej jeden z przedsiębiorców powiedział: dziękuję za miłą, szybką obsługę, za to, że byliście do dyspozycji wtedy, kiedy ja potrzebowałem, a nie wtedy, kiedy was już nie było, a ja potrzebowałem podjąć decyzję i nie miałem kogo poradzić. Byliście na telefon, byliście w biurze, mogliście mi pomóc i to jest dla nas najważniejsze. I dziękujemy właśnie przedsiębiorcom, że też w taki sposób nas oceniają. Też warto podkreślić, że w tym przypadku przedsiębiorcy wracają do nas. Są tacy, którzy po raz piąty już pożyczają pieniądze Jeremiego. Inwestują w swoją firmę, szukają następnej nogi do swojej firmy, tak, żeby po prostu mieć to podparcie. I to jest dobry pomysł. Dzisiaj też apelowaliśmy, rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy byli na konferencji, że warto właśnie wspierać swoją firmę, szukać rozwiązań, bo pieniądze są tanie, warto po prostu inwestować. Panie prezesie, a teraz przejdźmy do polityki, ponieważ zawodowo jest pan prezesem, a społecznie pełni pan funkcję poselską od roku, nie całą kadencję. Tak, to prawda. Taką podjąłem decyzję w momencie, kiedy otrzymałem informację od pani wtedy marszałek Ewy Kopacz, że mogę zająć miejsce odchodzącego ministra zdrowia pana Jakuba Szulca. Podjąłem decyzję, że swoją funkcję będę pełnił społecznie jako parlamentarzysta, pozostając dalej na funkcji prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Po tym roku bycia posłem zdecydował się pan również kandydować z listy Platformy Obywatelskiej z pozycji 4. Tak, taką podjąłem decyzję, taką zaproponowano mi pozycję na liście. Przyjąłem, uważam, że to jest gra zespołowa. Walczymy wszyscy całą szesnastką o mandaty dla naszego okręgu wyborczego. No ale w tym roku, w tych wyborach będzie trochę trudniej, ponieważ to poparcie dla Platformy Obywatelskiej jest dużo mniejsze. Jak pan myśli, ile się uda, powiedzmy, wyrwać tych mandatów dla Platformy? Oczywiście, że będziemy walczyli o to, żeby utrzymać tą piątkę, którą mieliśmy. Ale realnie z tego, co czytamy, tak, co słyszymy, jeżeli chodzi o sondaże, no między 3 a 4, 3,5 do 4, to wszystko zależy, jak popracuje lista. Bardzo często mówi się w tej chwili przy tej kampanii wyborczej o Polsce w ruinie. Pan jako prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego ma chyba całkiem odmienne zdanie na ten temat. Zdecydowanie tak. Zresztą podkreślam to na swoim portalu facebookowym, na stronie internetowej swojej poselskiej. Jeżdżąc po Polsce, tak naprawdę widzimy, co się dzieje. Jak się siedzi w domu, to się tego nie widzi. Jeżeli się jest uczestnikiem życia publicznego, to widzimy, co się dzieje tak naprawdę, jak dużo rzeczy zostało zrobione. Błędem jest Platformy Obywatelskiej to, że się tym nie chwaliliśmy mocno przez 8 lat. Dzisiaj jest trochę późno na chwalenie się, ale tak naprawdę ci, którzy widzą, co się dzieje, to oceniają to inaczej. Hasło nieładne, Polska w ruinie. Uważam, że nie zasługujemy jako Polacy na takie hasło. W jaki sposób pan by chciał przekonać do siebie, żeby właśnie wyborcy z pańskiego okręgu na pana zagłosowali? Znaczy, powiem tak, zawsze pracowałem i współpracuję z ludźmi. Zawsze byłem społecznikiem i dalej swoją rolę mam zamiar pełnić społecznie. Jeżeli zostanę wybrany do parlamentu, będę pełnił ją jako poseł społeczny, a dalej będę pracował w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Uważam to moją pracę jako pasję. Zawsze uważałem, że Fundusz Regionu Wałbrzyskiego to również fundacja, więc dalej wspieranie nie dość, że przedsiębiorczości, to również fundusz zajmuje się prowadząc działalność non-profit, wspiera również stowarzyszenia, inne fundacje, działalność kulturalną, działalność sportową. Więc tak naprawdę ja się zawsze śmieję i zawsze o tym mówię w taki sposób żartobliwie, że jesteśmy polskim Robin Hoodem, bo tak naprawdę to, co zarobimy, staramy się przekazać dalej tylko innym. I nie zabieramy oczywiście bogatym, mówiąc dając biednym, ale niemniej jednak wspieramy. W tym roku Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przekazał na taką działalność 200 tysięcy złotych stowarzyszeniom, fundacjom,
kościołom, działalności kulturowej, kulturalnej, sportowej. Także wspieramy w taki również sposób. I dalej to chcę czynić, bo to jest dla mnie pasja, pomagać ludziom. Uważam, że to jest, że w taki sposób możemy się rozwijać. I na to liczę, że w taki sposób będziemy dalej funkcjonowali w najbliższych latach, patrząc na pieniądze unijne, na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o nowe rozdanie z tego projektu 2015-2020, jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej, że będziemy mogli po prostu rozwijać po pierwsze przedsiębiorstwa, a dzięki temu, że rozwijały się te przedsiębiorstwa, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego będzie przekazywał dalej środki tym, którzy tej potrzeby potrzebują. To jest moja pasja, moje zadanie i w taki sposób chcemy funkcjonować. W Sejmie również pracuję w dwóch komisjach, Komisji Gospodarki i Komisji Innowacyjności i Najnowszych Technologii. I również przez to właśnie chcę wpływać na to, co się dzieje dla przedsiębiorców i tych, którzy ze mną współpracują. Jak zadecydują mieszkańcy naszego regionu, jak zagłosują, przekonamy się 25 października. Ja panu dziękuję dzisiaj za rozmowę w studio. Państwa i moim gościem był prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, a zarazem poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej Robert Jagła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.